Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów dnia jest pan Jarosław Selin, wiceminister kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczynamy od razu od akcji Puste Ramy. Wiem, że ma jakiś związek z reparacjami wojennymi. Dokładnie z odzyskiwaniem utraconych dzieł ruchomych w czasie II wojny światowej, bo zaraz po wojnie szacowano, że około 500 000, nawet trochę ponad 500 000 obiektów zniknęło z polskich kolekcji, wszystkich kolekcji publicznych i kościelnych i prywatnych, i staramy się je odzyskiwać. To jest bardzo mozolna praca i ten trud państwa polskiego, żeby je odzyskiwać, jest pokazywany między innymi poprzez tę akcję. Pokazujemy, jak dużo straciliśmy w 12 konkretnie muzeach w Polsce. Wiszą puste ramy, ale obok tych ram jest opis obrazu, którego poszukujemy, który mamy dobrze udokumentowany i który powinien kiedyś do Polski wrócić, ale wciąż go szukamy. Chcemy pokazać, jaka jest skala tych strat, jak wielkie, wspaniałe dzieła Polska utraciła w czasie II wojny. No właśnie, jak duża jest skala strat wojennych w dziedzinie kultury? W raporcie, który opublikowaliśmy 1 września, jest szacunek strat związanych z zabytkami nieruchomymi, czyli budynkami, zabytkami, kościołami, obiektami zabytkowymi. I tutaj jest szacowana szkoda na 58 miliardów złotych. Natomiast jeśli chodzi o zabytki ruchome, właściwie trudno je nawet oszacować, bo jak oszacować na przykład wartość portretu młodzieńca Rafaela, ile to jest warte? Niektórzy mówią, że są dzieła, które są bezcenne, więc nie trudno je nawet oszacować. A utraciliśmy, tak jak mówiłem, ponad 500 000 takich rzeczy, takich dzieł, więc to jest ta skala. 66 tysięcy jest bardzo dobrze udokumentowanych w naszym ministerstwie, w specjalnym Departamencie Restytucji Dóbr Kultury. To są kilkudziesięciu, a nawet kilkuset stronicowe dokumenty dotyczące każdego z tych obiektów, każdego, podkreślam, 66 tysięcy obiektów, po to, żeby być gotowym w razie, gdy gdzieś się taki obiekt odkryje albo podejrzewa się, że on gdzieś jest, żeby natychmiast na stole tę dokumentację położyć i zażądać zwrotu. Drodzy państwo, ja przypomnę, że Polska oszacowała swoje straty wojenne na kwotę 6 bilionów 220 miliardów złotych i takiej kwoty będziemy domagać się od Niemiec. Panie ministrze, cały czas w temacie, władze odbudowują, Polska odbudowuje Pałac Saski. Czy to jest dobry moment, jak mówi opozycja w tej chwili, na wydawanie tych pieniędzy na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie? Poza tym, że to jest kwestia dokończenia odbudowy Warszawy, bo przecież w gorszym czasie, w czasie PRL-u, jednak zdecydowano się na odbudowę Starówki, potem odbudowę Zamku Królewskiego i to wspólnym wysiłkiem tego dokonaliśmy. Brakuje tego Pałacu Saskiego, zamknięcia tej osi saskiej, ta pustka jednak razi na placu Piłsudskiego dzisiejszym. Tam był piękny pałac, nawet dwa pałace, Pałac Saski, Pałac Brilla i te kamienice przy ulicy Królewskiej, i to wszystko chcemy odbudować. Nie chcemy, żeby ten taki istotny fragment fragment Warszawy wyglądał tak, jak zaprogramowali to Niemcy, bo Niemcy świadomie te budynki wyburzali już po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Dlaczego mamy się na to godzić? My chcemy, żeby Warszawa wyglądała tak, jak przed 1939 rokiem. Więc to jest jedno uzasadnienie. A te zarzuty, że teraz niepotrzebne wydawane pieniądze, ja zwracam też uwagę na to, że mój rząd zdecydował się, że przed groźbą spowolnienia gospodarczego, a tym bardziej recesji, która nam nie grozi, ale przed taką groźbą bronimy się również frontem inwestycyjnym. Po prostu nie rezygnujemy z inwestycji, z wielu inwestycji. Ostatnio oddawaliśmy przepiękną inwestycję, w którą wielu wątpiło, przekop Mierzei Wiślanej. Ale ten Pałac Saski, ten Pałac Brilla i te kamienice to też jest inwestycja. Inwestycja obliczona na prawie 2 miliardy złotych. Więc to jest jedna z metod ratowania się przed spowolnieniem gospodarczego. 2 miliardy złotych w inwestycji to oznacza miejsca pracy, to oznacza zatrudnienie dla firm, to oznacza dochody dla nich i to też ma takie znaczenie gospodarcze.
Przenosimy się na wschód, dokładnie na Białoruś. Polskie cmentarze zniszczone to m.in. Plebaniszki oraz Surkąty, cmentarze, gdzie pochowani są głównie nasi bohaterowie z Armii Krajowej. Ja mam takie wrażenie, że reakcja polskich władz jest jednak za słaba. To są czyny haniebne i niedopuszczalne. Pełna zgoda i reakcje są w postaci naszych oświadczeń, oświadczeń MSZ-u, ale musimy się przyznać w tym momencie do pewnej bezsilności. No jednak to jest prymitywny reżim Łukaszenki, który się mści na Polsce albo wykonuje zlecenia Moskwy przeciwko Polsce i między innymi w tym obszarze symbolicznym. Dokumentujemy te wszystkie akty agresji wobec polskich cmentarzy, polskich grobów. Mamy je dobrze udokumentowane. Jak tylko będzie sprzyjająca okoliczność polityczna, po prostu ten reżim upadnie, a moim zdaniem prędzej czy później tak będzie, bo naród białoruskiego sobie również nie życzy. Szybko te cmentarze odbudujemy. Teraz co możemy zrobić? Możemy tylko protestować, przecież tam nie wjedziemy, nie zajmiemy kawałka terytorium Białorusi, żeby te cmentarze odbudować. Musimy czekać na zmianę sytuacji politycznej, tak jak i czekamy na zmianę sytuacji politycznej w Rosji, żeby zakończyła się wojna, żebyśmy mogli na przykład właśnie dzieła sztuki z Rosji odzyskać, bo tu też wracając do początku naszej rozmowy, mamy wiele wniosków restytucyjnych złożonych w Rosji, na które Rosja w ogóle nie odpowiada. Więc jeżeli ten reżim się nie zmieni, to takie rzeczy muszą poczekać. Na początku lat 80. trudno było wyobrazić sobie rozpad Związku Radzieckiego. Czy pan dzisiaj, wnioskując z tego, co pan mówi, z tego tonu, wyobraża sobie, że te dyktatury na wschodzie padną niebawem? Liczę na to. Od czasu do czasu zdarzają się tak zwane okresy smuty, jak to sami Rosjanie opisują w historii tego kraju, czyli jakiegoś przewrotu politycznego i gwałtownego upadku, tak jak na początku XVII wieku, czy też na początku XX wieku. Z XVII wieku czy to też, myśmy wywołali. Trochę tak, przyczyniliśmy się, ale też tam był kryzys wewnętrzny. Czy też lata 90., no, kiedy Związek Radziecki upadł, nowa sytuacja się ukształtowała. Wiele narodów odzyskało niepodległość, powstały niepodległe państwa na gruzach Związku Sowieckiego i można było wiele spraw wtedy załatwić, na przykład sprawa katyńska. Jednak Rosjanie wtedy przyznali się, oddali nam dokumentację, w dużej mierze dokumentację katyńską, choć nie całą i to się dało załatwić. Więc w przyszłości liczę na to, że te sankcje, które cały Zachód zastosował wobec Rosji, jednak realne kłopoty, które Rosja już ma z powodu swojej wszczętej wojny na Ukrainie, osłabienie tego państwa, czego dowodem jest kontrofensywa ukraińska i jednak pokonywanie tej rzekomo niepokonanej armii rosyjskiej, co jest wielką nieprawdą, jak się prześledzi nawet historię XX wieku, to ta armia bardzo często przegrywała. I liczę na to, że reżim Putina po prostu upadnie i będzie takie okienko możliwości, takie czasowe okienko możliwości, kiedy różne sprawy w relacjach bilateralnych będzie można również załatwić. Tak, drodzy państwo, dokładnie w tej chwili tak to wygląda, że Ukraińcy dają niezłego łupnia armii rosyjskiej na wschodnim froncie, szczególnie w okolicach Charkowa. Jeszcze na ostatnie 60 sekund tej części rozmowy, wracając do reparacji, ale od strony politycznej. Kanclerz Scholz mówi, że sprawa jest zamknięta. 60 sekund. Sprawa oczywiście nie jest zamknięta. Będziemy tę sprawę w relacjach bilateralnych stawiać na każdym szczeblu, póki my rządzimy oczywiście, bo nie wiem, jak się będą zachowywać nasi oponenci, jeśli by nie daj Bóg doszli do władzy, ale póki my rządzimy, ta sprawa będzie zawsze stawać na agendzie relacji bilateralnych polsko-niemieckich. Nie ma żadnego dokumentu, który by udowadniał, że ta sprawa jest zamknięta, więc prędzej czy później Niemcy będą musieli te reparacje Polsce wypłacić. Możemy się dogadywać w sprawie czasu wypłaty, z wysokości tej wypłaty, ale ona być musi. Drodzy słuchacze, czy wiecie, że 62% z was nie przeczytało ani jednej książki w zeszłym roku? I oto, drodzy słuchacze, zapytam naszego gościa w drugiej części rozmowy. Przypomnę, jest to Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. No właśnie, panie ministrze, 62% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku żadnej książki. To jest niestety pewna stabilna liczba. Ona przyrastała niestety, ale dzięki programowi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który uruchomiliśmy, tam są różne programy wspierania bibliotek, promocji czytelnictwa.
udało się tę progresję, tę negatywną progresję zatrzymać. Natomiast oczywiście nie jest to optymistyczna liczba, aczkolwiek tutaj co do metodologii badania można by było też dyskutować, bo przypuszczam, że wielu Polaków nie czyta tradycyjnych książek, mówię o papierowych wydaniach, nie kupuje, nie czyta tradycyjnych książek, ale może czytać książki w inny sposób, prawda? Dzisiaj już takie możliwości mamy, elektroniczne. Więc no, drogie możliwości. No, ale są, więc niewykluczone, że w ten sposób również, ale po to są te akcje, na przykład właśnie lektura jakiegoś pięknego polskiego dzieła literackiego, Narodowe Czytanie, w tym roku Ballady i Romanse Mickiewicza. Ta akcja była organizowana w całym kraju. Po to właśnie tego typu akcje, jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa czy Narodowe Czytanie są, żeby jednak to czytelnictwo upowszechniać. Ja pamiętam, że jak byłem szefem gazety, to wtedy wychodziło nam z badań, że połowa Polaków w ogóle po nic nie sięga do czytania. Po nic. No, niestety mało optymistyczne szacunki. Może w dużej mierze wynika to też z tego, że my strasznie ciężko pracujemy. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów w Europie, jeśli liczyć skalą godzin w pracy, które... No, jesteśmy po prostu cały czas narodem na dorobku. Wychodzimy z nędzy PRL-owskiej. To trwa już 30 lat i już jesteśmy właściwie traktowani jako kraj rozwinięty w różnych statystykach światowych, ale mamy ciągle takie poczucie, że daleko nam jeszcze do dobrobytu czy poziomu materialnego krajów zachodniej Europy. Jeszcze pytanie o politykę i pytania właściwie o koszty życia. Jaka to będzie zima, panie ministrze? Na pewno nie najłatwiejsza i to w skali całego świata, a na pewno w Europie, związana z zwyżkami cen surowców energetycznych i samej energii, a to jest spowodowane oczywiście inflacją i wojną, bo to wszystko ze sobą współgra niestety, wojną, którą Rosja wszczęła i szantażem, i który rozpoczęła, jeśli chodzi o dostarczanie tych surowców energetycznych, ale też z naszej chęci rezygnacji z tych surowców, bo nie chcemy być szantażowani i cały Zachód odchodzi od surowców rosyjskich. Więc to będzie na pewno niełatwa zima, ale myślę, że ją przetrwamy. W Polsce dużych zagrożeń nie widzę. Różne są niepokoje związane z na przykład z węglem, ale ten węgiel na pewno do Polski w wystarczających ilościach dotrze, aczkolwiek nie jest tak, że tak jak Polacy na ogół, którzy opalają swoje mieszkania węglem, kupowali cały zapas tego węgla we wrześniu i byli do tego przyzwyczajeni. W tym roku jest wyjątkowa sytuacja i być może całego asortymentu nie da się kupić we wrześniu, ale da się kupić w październiku czy w listopadzie. Drodzy państwo, o węgiel będę pytał wiceministra aktywów państwowych, to mniej więcej za 45-50 minut. Zostańcie z nami. Jeszcze pytanie o Węgry. Wstrzymanie funduszy unijnych właśnie dla Węgier. O co chodzi? Po której stronie w tym sporze jest Polska? Ta sprawa jest dogadywana między Węgrami a Komisją Europejską. Jest 17 różnych reform zaproponowanych przez Węgry, żeby tę sprawę rozwiązać i żeby jednak te pieniądze dla Węgier odblokować. Ale sam fakt, precedensowy rzeczywiście, że jakiś kraj w Unii Europejskiej ma mieć odebrane, czy zamrożone mają być dla niego te środki z tego tradycyjnego budżetu europejskiego, tego, w którym co jest polityka spójności, wspólna polityka rolna, jest niepokojącym aktem politycznym. Nas on niepokoi i jeśli sprawa by stanęła na Radzie Europejskiej, to będziemy przeciwni takiej decyzji. Ale myślę, że ona nie stanie na Radzie Europejskiej, bo Rada Europejska ma 2 miesiące na zajęcie się tą sprawą, a prawdopodobnie do tego czasu, mniej więcej do połowy listopada, ten konflikt będzie między Węgrami, państwem węgierskim a Komisją Europejską rozwiązany i te pieniądze będą odblokowane. Taki widzę scenariusz. Drodzy państwo, jest 7:28. To był kwadrans z panem Jarosławem Selinnym, wiceministrem kultury. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.